Cześć, dobrodoszli. Chciałam się z Wami dzisiaj podzielić tematem dotyczącym akcentu w języku chorwackim. Już noszę się z tym długo, jakoś nie mogłam się zebrać. Bo często mnie o to pytacie, o to właśnie jaki on jest, jak prawidłowo wymawiać. I tutaj taka główna informacja, że tak jakby brzmieniowo słyszycie, ten język jest podobny w pewnym sensie do chorwackiego, do polskiego, przyjemnie brzmiący, taki miękki, śpiewny. Natomiast jak chodzi o sam akcent, to no to akurat można powiedzieć trochę smutniejsza wiadomość. Nie jest on podobny do akcentu w języku polskim pod tym względem, że nie jest stałym akcentem, czyli nie przypada na drugą sylabę od końca, a jest, zmienia się zależnie od danego wyrazu. Po prostu trzeba to wiedzieć, w którym miejscu on przypada. Najlepiej sprawdzić to sobie w słowniku, albo po prostu brać to na słuch, tak? Wynika to z jakiegoś tam osłuchania z językiem. Przykładowo w wyrazie ludzie, judi, no akcent pada na pierwszą sylabę, inaczej mówiąc na drugą od końca. Natomiast jeżeli już odmieniamy ten wyraz i chcemy powiedzieć z ludźmi, z ludima, no to już ten akcent będzie nadal na pierwszej sylabie, ale no formalnie rzecz biorąc na trzeciej od końca. Czyli będzie się, nie będzie się przemieszczał, tak? Wraz z tym, jak do wyrazu dołączane są kolejne jakieś zgłoski. No i to jest kwestia rzeczywiście jakby i przyzwyczajenia, osłuchania, ale jeżeli nie jesteśmy pewni, to najlepiej sobie to sprawdzić. Są też na rynku polskim mniejsze, większe słowniki, z takich mniejszych to polecam. Taki w czerwonej okładce słownik autorstwa Barbary Popiołek i Magdaleny Dyras. On jest gdzieniegdzie dostępny. W nazwie ma kieszonkowy słownik chorwacko-polski. Nie bardzo wiem, jak tutaj udostępnić w samej relacji zdjęcie, więc może jakoś później je dodam na fanpage'u, także śledźcie. No i tyle, jakby życzę Wam udanej praktyki. I możecie też porównywać z innymi językami, ponieważ no podobnie jest na przykład w języku rosyjskim, jeśli ktoś z Was się uczył, to też ten akcent, podobnie w bułgarskim, akcent się przemieszcza. No i sprawia nam, Polakom zwłaszcza, pod tym względem trochę trudności. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że już w tym tygodniu będziecie się mogli, jeżeli chcecie oczywiście, będzie taka możliwość zapisywania się na listę oczekujących, może być taka lista VIP dla osób, które oczekują na nadchodzące kursy i materiały, które będę dla Was tworzyć, także możecie się spodziewać jakichś nowości, no a osoby, które się zapiszą, zawsze będą traktowane jakoś tam priorytetowo. Będą przygotowywane różne bonusy i promocje. Także warto. Pozdrawiam Was serdecznie. Bok!